Witajcie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak składamy panele na konstrukcję garażu. Oczywiście to trochę w przyspieszonym tempie, żeby nie zanudzać. Pokażę Wam w filmie parę patentów, jak sobie radziliśmy. Bo jak wiecie czy nie wiecie, te panele trochę ważą. Taki jeden panel około 80 kg waży. Także do letkich nie należą, a są na ściany dziesiąteczka, a na dach dwunastka grubości, także trochę ważą. Zobaczycie patencik, jak sobie na dach wrzucamy, oczywiście bez sprzętu, bo tu kurczę ciasno na tym miejscu i musimy sobie radzić we dwóch ręcznie. Zobaczcie, tak się przykręca na śrubki i następny zaraz panelik wjedzie. Najważniejsze porządnie ustawić pierwszy panel i później się wsuwa jeden na drugi i od góry przykręcamy. Już zaraz skończymy i zaraz zobaczycie, jak wyżej. Na dole to ładnie ustawić, ale wyżej to już coraz gorzej. Oczywiście z drabinka. I patrzcie, teraz drugi panel, cyk, pyk, i hop, i wrzucamy na zatrzask, bo trzeba ustawić, i mamy gotowe. Teraz czasami trzeba dociąć panele, bo wysokość jest ze spadkiem, także panele wszystkie były równiutkie, trzeba podocinać, bo jak widzicie tutaj końców panela. I teraz zobaczycie, jak na dach wrzucamy. Oczywiście trzeba go obrócić, żeby nie białą stroną czasami nie porysować. Zobaczcie, jak dosyć ciężki, a dosyć wysoko musimy wrzucić. Jak sobie radzimy? O, jeden wchodzi pod spód, drugi łapie za tył i wrzucamy na te żółte kółeczko i wciągamy. Także kurczę, trochę tych paneli musieliśmy wciągnąć do samej góry. Oczywiście jak wciągniemy, później ustawimy, to trzeba je obrócić, żeby biała strona była do środka, a siwą na zewnątrz. O, już zaraz panelik będzie wrzucony na daszek i go trzeba przesunąć oczywiście do pozostałych paneli, jeden na drugi. Także trochę to schodzi czasu. A kto nie widział, jak przygotowaliśmy konstrukcję stalową, też jest filmik na moim kanale, w opisie pewnie będzie link do niego. Oraz betonik pod te garażyki też, jak przygotowaliśmy teren, wyrównaliśmy. O, teraz idę po deseczkę i deseczką przesuwamy panel. I dlatego trzeba obrócić na drugą stronę, żeby czas przypadkiem nie porysować. Od góry zawsze można przymalować. Ale powiem Wam, że się nie pościerały, bo jak widzicie, mamy tutaj poobkładane szmatami, żeby się nie rysowało, deseczki również. I teraz Wam zaprezentuję, jak to w środku wygląda już obrócony. A tutaj mamy jeszcze nieobrócony, trzeba go obrócić i od góry również przykręcić. Jak Wam się widzi taki montaż, tu trzeba jeszcze powykańczać. O, drzwi już też czekają do zamontowania. O, tak się prezentuje daszek z zewnątrz. Już ku końcowi prawie. Ale jeszcze trzeba pomontować bramę wjazdową, drzwi. Tam końcóweczkę, widzicie, trochę to miejsca zajmuje, a to panele nie są takie letkie. O, i tutaj teraz na daszku, jak to wygląda. Oczywiście trzeba wykończyć daszek, z jednej strony zakończyć, z drugiej, żeby woda sobie mogła śmiało spływać. Trzeba przykręcić wszystkie panele. O, tutaj woda będzie spływać. Trzeba to oczywiście wykończyć tutaj końcówkę.
a tak prezentuje się z tyłu, z dołu. I tutaj daszek już wykończony, jak widzicie, z przodu zakończony, z tyłu również zakończony. Się ładnie prezentuje, widzicie, specjalne okapniki są pomontowane, żeby spływała woda. A tak się od czoła prezentuje, jeszcze trochę roboty zostało, tutaj bramę wjazdową. I tak wygląda w środeczku. Co sądzicie o takim garażu? I tutaj już obróbki blacharskie z przodu. Już mamy jedne drzwi w garażyku. Drzwi małe zamontowane. Jeszcze brama wjazdowa, panelik jeden. I już mamy bramę wjazdową, drzwi, jak widzicie, już obróbki powoli kończymy. O, i jest już brama wjazdowa otwarta, tak wygląda w środku, na gotowo. Tak wygląda boczki, jak wykończone są specjalnymi listwami. I tak się całość prezentuje po zakończonej już pracy. Co sądzicie o tym takim montażu? Dajcie znać w komentarzu. Tu oczywiście tył już. Pozdrawiam.